W ogóle, czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego muzyka z budowania jest tak cholernie smutna? Chcesz wstawić jedno zapyziałe okno, a tu całe życie przelatuje ci przed oczami. Zagrajnik TV. Nic nie jest wieczne, poza reedycjami persony. I im jesteśmy starsi, tym bardziej zauważamy, że życie jest o stracie. Tracimy młodość, zdrowie i konta w GTA Online za obcesowe niki. Ja w kwietniu tego roku straciłam swojego ukochanego chowańca, Kruszkę. Miałam szczęście przeżyć piękne 11 lat z tym wypłoszem, a z racji, że Kruszka była wyjątkowo tulaśną, ale też drobną i chorowitą szynszylą, którą leczyliśmy na serce i padaczkę, mniej więcej co kilka miesięcy organizując wielką akcję ratowniczą ze sztabem specjalistów od zwierząt egzotycznych, to możecie sobie wyobrazić, jaki to był rollercoaster. 11 lat razem to kupa czasu, więc zabolało. Co robić, kiedy jesteście w żałobie? Nic, co normalnie daje wam radość, nie działa i chcecie się zawinąć w koc i przespać cały dzień, zamiast jak zwykle skrywać swoje udręki za dobrze znanym mechanizmem obronnym z czerstwego poczucia humoru. Zawińcie się w ten koc i prześpijcie cały dzień. Spróbujcie jednak też zająć się tym, co daje wam ukojenie. A tak się składa, że mam jedną grę, która była sporym kawałkiem mojego dzieciństwa, a która teraz służy mi, gdy mam do czynienia z naprawdę podłym dniem. Gra z pozoru słodka, ale skrywająca w sobie dziwny humor, często kończący się fałszywą nutą. Gra, która zasłynęła z zabijania, mimo że o nim nie jest. Gra, która w dziwny sposób straszy w zwykłych momentach, przez to rzeczy przyziemne i całkowicie niewinne stają się niepokojące. I wierzcie lub nie, ale chodzi o Simsy 1. Pora w końcu zmierzyć się z tym strachem. Dzisiaj krótka historia, jak doszło do powstania Sims 1. O tym, jak mało brakowało, by do tego nie doszło. O tym, jak odprężające jest obserwowanie symulacji życia pikselowych ludzików. O strachu przemijania. Sponsorem tego odcinka jest Opera GX. Jest to przeglądarka dedykowana graczom i została opracowana przez Polaków. I to we Wrocławiu. Więc my Polacy mamy oscypki, Wiedźmina, Cyberpunka i Operę GX. Po pierwsze, przeglądarka daje dostęp do panelu GX Control, dzięki któremu możemy łatwo i precyzyjnie skonfigurować, w jaki sposób i ile zasobów wykorzystuje cała przeglądarka, a nawet pojedyncze karty. Przydatne choćby wtedy, jeśli podczas gry chcemy mieć pod ręką jakąś stronę internetową, ale nie chcemy, żeby pożerała ona wówczas za dużo RAMu. Dzięki oficjalnym i tworzonym przez społeczność modom możemy konfigurować motywy i dźwięki, jakie wydaje przeglądarka. Możecie ustawić coś podstawowego, jak na przykład odgłos deszczu, witaj nas po odpaleniu przeglądarki i pomagające w skupieniu. Lub możemy iść na całego i ustawić coś z ulubionej gry. Coś, co zmienia nie tylko tapetę, ale też utwór grający w tle i dźwięki klawiszy. Na przykład z Persony. Duma. Lub motyw spadającej rury. Szanuję tego, kto to zrobił. Jednak bajerem, z którego ja korzystam najczęściej, jest możliwość odpalenia niektórych najczęściej używanych aplikacji prosto z menu bocznego, jak choćby YouTube Music, Spotify, TikTok, Instagram, Discord czy Messenger. Albo do podstawowej wersji przeglądarki przypiąć rozszerzenie, jak na przykład tłumacza, dzięki czemu nie musimy dzielić ekranu i przeklikiwać pomiędzy kartami. Możemy też tłumaczyć tekst w locie po rozwinięciu menu na prawym klawiszu myszki. Korzystamy z niej już od wielu lat, więc gorąco zachęcam was do jej wypróbowania. Zwłaszcza jeśli każdy megabajt RAMu ma dla was znaczenie i lubicie wszystko ustawiać pod siebie. Link do pobrania przeglądarki znajdziecie w opisie do tego filmu. Ale musicie wiedzieć, że niewiele brakowało, żeby Simsy w ogóle nie powstały. Teraz z perspektywy czasu wiemy, że pierwsza część była sprzedażowym hitem, ale gra w domek dla lalek w tamtych czasach wzbudzała wiele marketingowych obaw. Dlatego jeden z założycieli Maxis, Jeff Brown, podniósł weto, ponieważ uważał, że grupa bawiąca się tymi lalkami, czyli dziewczyny, nie była domyślną grupą docelową, kiedy myśli się o grach komputerowych. Oj, przejechał się pan Brown, nie doceniając dziewcząt, wygłodniałych dreszczyku emocji usuwania z basenu drabiny. Budowanie poszczególnych domów widział jako rzecz wartą zaimplementowania w SimCity, ale nic poza tym. Drugi z założycieli, Will Wright, zresztą pomysłodawca tego projektu, uważał, że tak samo jak SimCity wyszło poza zainteresowanie hardkorowych graczy, tak samo symulator ludzi pójdzie tą samą drogą. Niestety, projekt na lata utknął w limbo. Po wielkim sukcesie SimCity, Maxis wypuściło serię średnio przyjętych symulatorów, które w całości składały się na wielki świat gier pod nazwą Sim. Jednymi z takich gier było Sim
Earth czy Sim Ant. Jak sama nazwa wskazuje, symulator mrówy i ich funkcjonowaniu w kolonii. Do tych ostatnich sobie jeszcze wrócimy. Will Wright wspomniał, że tworzone przez Maxis gry odbijały mu się już czkawką. I mimo wielkiego sukcesu kolejnej części SimCity, Maxis zaczęło czuć to samo. Większość ich gier okazywała się finansowym niewypałem. Ogromne straty skłoniły Maxis do przejęcia przez A ci spojrzeli przychylniejszym okiem na pomysł Wrighta. I możemy gniewać się na EA za niektóre podjęte kiedyś kroki. Możemy być nawet złośliwi i śmiać się, że nazwa The Sims Swahili oznacza umiejętność sprzedawania ciągle tego samego w nowym pudełku. Ale musimy przyznać jedno. Simsy udały się EA, bo ci od razu dojrzeli w projekcie potencjał. Również ten finansowy, ponieważ właściwie od razu obmyślili kampanię sprzedażową potencjalnych zawartości dodatkowych. I ruszyła maszyna simsolenia. Pierwszy dodatek wyszedł jeszcze w tym samym roku, a ostatni, Abracadabra, był w mojej opinii jednym z najlepszych i najbardziej kompleksowych dodatków w całej historii The Sims. Był naprawdę ogromny, jak na czasy, w których powstawał. Simsy stały się ogólnoświatowym hitem. A wiecie, co było jeszcze hitem? To, że Kruszka uwielbiała swój domek typu kostka i ogólnie wszelkie miękkie mebelki. Więc nasza druga szynszyla Płotka niszczyła je z rozkoszą i niebywałą wręcz skrupulatnością. Biała furia, purchawa szaleństwa. Mimo przemocy wykonywanej na pluszowych hamaczkach, Kruszka dalej twardo je okupowała. Była naprawdę wyjątkowa. Nieporadna, uwielbiająca się przytulać, co jest ogromnym kontrastem w porównaniu do dzikiej i płochej Płotki. Obie wniosły do naszego życia i Płotka nadal wnosi sporo puchatości i nauki, że trzeba się starać doceniać każdy wspólny dzień, bo nigdy nie wiesz. I by się za bardzo nie przywiązywać do rzeczy materialnych, bo też nigdy nie wiesz, co odwali biała furia. RIP, tysiące kabli od klawiatur i myszek. I coś podobnego zdarzyło się panu Wrightowi. To, jak Wright wpadł na pomysł Simsów, jest niesamowicie ciekawe, bowiem jest to historia o tym, jak można budować na osobistej tragedii. Gdy w 1991 roku w Oakland miała miejsce burza ogniowa, to właściwie w samym jej epicentrum swój dom miał właśnie Wright. I gdyby nie jego szybka reakcja, całe wydarzenie mogłoby się skończyć dla niego i jego rodziny tragicznie. Co prawda stracili właściwie cały dobytek, ale Wright trzeźwo zauważył, że jego utrata nie jest w ułamku tak straszna jak świadomość, że mógłby stracić bliskich. Co więcej, rozliczył w myślach swoje poprzednie życie i zaczął katalogować wszystko, co do tej pory zdobył. Okazało się, że wiele z tych rzeczy materialnych wcale nie dawało mu takiej radości, jak myślał, że dawały mu przed tragedią. Wtedy skupił się na planowaniu. Co mieć, by ponownie osiągnąć komfortowe minimum? Dlaczego niektóre rzeczy są ze sobą nierozerwalne, a niektóre nie? Dlaczego coś ma swoje miejsce tam, a nie tu? To wszystko było zapalone wynikiem intensywnego procesu kreatywnego, który kiedyś miał przerodzić się w Simsy. I tutaj ponownie wchodzi symulator mrówy, ponieważ Wright wykorzystał zaprojektowane tam AI, które zarządzało zachowaniem mrówek poruszających się po ścieżkach feromonowych, do projektu zachowania Simów, którzy podążają za zaspokojeniem swoich potrzeb, jak ja, za zapachem pierogów. Co również wisiało na włosku, ponieważ mało brakowało, a Sim Ant przepadłoby w płomieniach w tym tragicznym 91 roku. Szczęśliwym trafem Wright 2 tygodnie przed burzą zabrał kod gry ze swojego mieszkania i przeniósł go do biura. Zmysł i szczęście w nieszczęściu pana Wrighta przypomina trochę pewnego pikselowego prawnika o tym samym nazwisku. Obaj powinni mieć koszulki z napisem I'm always right. Ale wracając do rozgrywki, wiecie, dlaczego Simsy tak odprężają? Posłuchajcie. Te dźwięki są jak kojące ASMR dla moich uszu. Śpiew ptaków, odgłosy natury, spokojnego tuptania, którego brzmienie zmienia się w zależności po jakiej powierzchni chodzimy. Od sprężystej trawy po miękką puchatość dywanu. Ogólnie dźwięki szczęśliwych Simów. A tak przy okazji, cykl grania w Simy jest bardzo ciekawy. Początkowo euforia, bo tyle możemy osiągnąć i zrobić. Czujemy odprężenie, którym nasycamy się przez jakiś czas. Aż w końcu następuje krach i w ciągu jednego momentu dochodzi do nas, że nasze pikselowe ludki robią więcej i spełniają się bardziej w swoich pikselowych życiach niż my w prawdziwym, więc zaczynamy panikować. I albo gramy dalej, udając, że wszystko jest okej, albo wyłączamy grę i idziemy zmierzyć się z naszym życiem. Co czynimy do kolejnego dodatku, który przez efekt nowości i naszą ciekawość trochę przykrywa nasz niepokój przed codziennością?
I cykl się powtarza. No to zaczynamy. Ale nie będziemy grać jakimiś randomami. Tworzymy swoją rodzinę. No, to mamy Pimpa Dumblenora, Lombopoma, Wazliba Hemnore, bezosobowego zmierzłego Snape'a i oczywiście Hagrida. No wybaczcie, ale nie ma brzydkich Simów. To jedyny typ z długimi włosami. Zmieniać kolor włosów? Ha! Śmieszne. W Simsach 1 zmienia się całe głowy. Zachciało się zmian poszczególnych części twarzy. No i mamy wybrańca oczywiście. Jemu jako jedynemu damy przyzwoite ciuchy. Budujemy dom, bez kodów na kasę, więc musimy ustalić priorytety. Najtańsza lodówka, najtańsze tapety. Brak pokoju dla dzieciaków, najlepsze łóżko dla Dumplenora. Bo tak, nie interesuj się, Snape. Minus 10 punktów dla Slytherinu. Oho, mamy pierwszego ochotnika do trzepania. Aha, zapomniałam, Snape. 50 punktów dla Gryffindoru. Zaczynamy cały proces pocieszania po stracie. Budujemy panic room i umieszczamy w nim ochotnika. Stawiamy wielkie okno, a za nim umieszczamy lodówkę, by przypominała nam o tym, że nawet gdy coś jest blisko i relatywnie osiągalne, to często działają na nas siły, na które nie mamy wpływu, uniemożliwiające nam osiągnięcie spełnienia. A najczęściej taką siłą... jesteśmy my sami. Lekcja życia. The Sims 1. O, szlak, zapomnieliśmy kibla. Szybko naprawiamy ten błąd. Ajajajajaj, ciężko, mało kasy. Odpuścimy w takim razie prysznic i podłogę. I sprzedamy kilka mebli. Poza nieprzyzwoicie drogim łóżkiem Dumplenora. To zostaje, Snape. W ogóle, czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego muzyka zbudowania jest tak cholernie smutna? Chcesz wstawić jedno zapyziałe okno, a tu całe życie przelatuje ci przed oczami. Czy to oddaje, że przez budowanie domu często chcesz strzelić sobie w łeb? Albo gra przewiduje, co zamierzamy zrobić i opłakuje naszą poczytalność? O, prędzej wybuchnie pożar, niż Dumplenor ugotuje obiad! No, ciesz się, Lompopom. Los zdecydował, że to nie ty pierwszy oddasz życie na ołtarzu mojej rozrywki. Ale przecież mówiłam wam, że Simsy to nie tylko słodko pierdząca oprawa, ale też strach, horror i niepokój. I chciałam wam o tym opowiedzieć również w tym materiale, ale gdy zaczęłam wypisywać te rzeczy, to po pierwsze, w połowie okazało się, że jest ich tak dużo, że ten film trwałby chyba godzinę. Po drugie... Po przypomnieniu sobie o tym wszystkim, co w Simach straszy, musiałam na kilka godzin zamknąć się w swoim panic roomie, by wróciły do mnie siły życiowe. Serio. Ta gra wraz z grą Pompeje ukształtowała mój strach na całe życie. Bo Simsy nie straszą tak jak horror. Tylko gorzej, bo zupełnie się tego nie spodziewasz. To tak, jakby dobrze wam znana osoba nagle zrobiła coś dziwnego i bez słowa wróciła do normalnego zachowania. Gdy zgłębić się w simowe lore, tak, jest takie. Też byłam zaskoczona. Okazuje się, że pod toną brokatu jest coś nie tak. Odpalacie słodką grę w domek dla lalek, bawicie się wyśmienicie, róż, plusz i inne takie, a potem bęk! Ktoś wam daje z liścia i to, co było różem, wygląda teraz jak sypiąca się rdza. Wszędzie swąd spalenia. Lenizny i wpadacie w lekką panikę. I zanim się zdążycie otrząsnąć z szoku... Wszystko wraca na swoje brokatowe tory. Coś gnije i prawdopodobnie nie są to tylko zwłoki Azorka pochowanego w przydomowym ogródku. Więc zaczynacie grzebać i nie spodziewacie się, że im bardziej będziecie grzebać, tym będzie robić się dziwniej. Niepokojąco niedoprecyzowane dzieje ludzi, którym prawdopodobnie stało się coś bardzo złego. Ale gra pozostawia nam tylko okruszki, z których możemy się tych historii jedynie domyślać. Domy z niedokończonymi pokojami dziecięcymi w bezdzietnych rodzinach, czy głębokie, niedostępne piwnice z trumnami na samym dnie. Ogromne przydomowe cmentarze i opis, że mieszkająca w tym domu rodzina lubi zbierać grzyby i kopać w ogródku. Nic podejrzanego. Albumy rodzinne, gdzie możemy umieszczać zdjęcia z najbardziej radosnych i wzniosłych momentów z życia naszych Simów. W czym zresztą pomaga nam gra. Ta automatycznie będzie robić zdjęcia i dodawać do nich opisy. Jak na przykład narodziny dziecka, ślub, czy... śmierć w płomieniach. Ach, zapomniałam jeszcze o drzewach genealogicznych, wśród których możemy znaleźć naprawdę dziwnych osobników. Lub też samą śmierć.
A wszystko to ukoronowane zaginięciem Belli, najbardziej popularnej postaci serii. Hipotezy, co się z nią stało, są tak liczne, że można z nich przygotować osobny materiał. A zaczynają się od rzekomego morderstwa, porwania przez kosmitów, czy próbą jej zmartwychwstania, która kończy się wiadomością, gdy opuścimy grę i do niej wrócimy, że Bella zmarła na innej parceli. I to całe lore trzeba wyłuskać, co jest jeszcze bardziej creepy, bo w najśmielszych snach nie spodziewasz się, co tam znajdziesz. A to tylko lore, bo gra gameplayowo również posiada momenty, które straszą. A jedynka jest tą częścią, która straszy najbardziej. Ale o tym opowiem wam w drugiej części, którą już dla was tworzę. Każdy z nas ma jakąś totalnie absurdalną rzecz, która pomaga mu w ciężkich momentach. Taka, która pomaga myślami oderwać się od tego, co się dzieje. U mnie The Sims 1 są w ścisłej czołówce takich rzeczy. I jak teraz o tym pomyślę, to być może dlatego, że ten cykl grania w Simsy cichutko w tle nam przypomina, że fajnie, fajnie, a teraz skończ i idź wziąć sprawy we własne ręce i ogarnij się, gamoniu. No, to do zobaczenia w drugiej części. Trzymajcie się i miłego życia. Jak najmniej takiego.